14 października, Dzień Nauczyciela. Ile jeszcze te szkoły będą otwarte? Boję się, że sami nauczyciele, którzy są w szczególnie dużym odsetku, no naznaczeni pewnym takim lękiem obecnego pokolenia przed starszego i młodszego, przed różnymi strachami, którymi nas częstują teraz nasi władcy, więc nauczyciele sami, zdaje się, naciskają na to, żeby zamknąć szkoły. No, szkoły są potrzebne. Szkoły są, skoro są, to są potrzebne. Nasze społeczeństwo, gospodarka są nastawione na to, że dzieci są w szkołach. Zamknięcie szkół to jest katastrofa. To już jest lockdown. Ale do rzeczy. Dzisiaj Miraka, nasza tutaj wspólniczka w tym interesie, napisała, że ktoś powinien się zabrać za zrównoważony rozwój i wyjaśnić go tam. Zrównoważony rozwój i za wielki reset, który jest przecież w tym duchu prowadzony przez Światowe Forum Ekonomiczne, że trzeba to wyjaśnić po polsku. Szybko rzuciłem okiem na stronę Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. I tam, patrzę, przedwczoraj Klaus Schwab, szef tego biznesu, wygłosił, znaczy napisał obszerny tekścik, pełen okrągłych zdań, ale przeczytam go w całości, bo to jest ważny tekst, który pokazuje, jak konsekwentnie w ramach pseudopandemii rząd światowy, te tajne biuro polityczne, którego Schwab jest eksponentem, nominatem, jak ono chce uderzyć w resztki normalnego kapitalizmu. Takiego normalnego kapitalizmu, który jeszcze tam snuje się po świecie tu i ówdzie. Chodzi o to, że zamiast przedsiębiorcy, który ma mieć jakiś zysk z tego, że robi coś pożytecznego dla innych, czasem to jest niepożyteczne, ale inni uważają, że jest pożyteczne, bo kupują. Że zamiast przedsiębiorcy o firmie ma decydować odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność ekologiczna. W gruncie rzeczy jacyś ludzie ze zewnątrz, tak zwani interesariusze, stakeholders, którzy mieliby wpływać na różne sposoby na to, co przedsiębiorca ma robić. Co to oznacza w praktyce? Bo czytajmy ten piękny tekst, ten piękny język, te humanistyczne slogany. Czytajmy, jak one, co one znaczą naprawdę. One znaczą naprawdę, że jakiś nowy, nie wiem, Stalin, Lenin albo inny jakiś tam zarządca polityczny będzie się wtrącał do biznesów, komu mają służyć, co mają robić, jak mają robić, co mają przerabiać, co mają sprzedawać, co mają kupować. No, niedobrze, no ale czytajmy w takim razie. Przepraszam, nie przetłumaczyłem tego na gotowo, ale spróbuję to przetłumaczyć tak na bieżąco. COVID-19 wstrząsnął światem na takie sposoby, jakich nie było, nie widzieliśmy od wojen światowych, dotykając wszystkich aspektów życia ludzkiego. Dla zrównoważonego, a dosłownie utrzymywalnego rozwoju planety jest rzeczą kluczową, aby nasza odbudowa, recovery, dała pierwszeństwo nowym, zieleńszym sposobom biznesu. Wielki reset, jeszcze w cudzysłowie, oferuje, daje okazję, żeby ponownie ocenić święte krowy przedpandemicznego systemu, ale również obronić od dawna utrzymywane wartości. Żadne wydarzenie od II wojny światowej, od jej końca, nie miało tak głębokiego i globalnego wpływu jak COVID-19. Oni twierdzą, tutaj moja dygresja, będą moje dygresje oczywiście, że to jest największy kryzys od czasów II wojny światowej. To jest dość istotne. Ja się zastanawiam, czy to jest kryzys systemu w jego kształcie od roku 1945, czy może jednak nie głębiej. Ja myślę, że głębiej. Że załamanie systemu, oni myślą, że o przekształcenie, ja myślę, że załamanie systemu sięga zmian, które zaczęły zachodzić nie w 1945 roku, wtedy się zglobalizowały, tylko zaczęły zachodzić wcześniej. No ale to, wracamy do tekstu. My
Dobra. Żadne wydarzenie nie, takie nie było takie wielkie. Dobra. Pandemia spowodowała kryzys zdrowia publicznego i gospodarki na skalę niewidzianą w ciągu pokoleń i zaostrzyła problemy systemowe, takie jak nierówność i power posturing. To ktoś mi, proszę napisać mi dobry przekład. Great power posturing, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Jedną odpowiedzią do przyjęcia na taki kryzys jest przeprowadzenie wielkiego resetu naszych gospodarek, polityki i społeczeństw. Jest to rzeczywiście moment na nową ocenę, no nową tak, reewaluację świętych krów i systemu przedpandemicznego, ale również na obronę pewnych od dawna podtrzymywanych wartości. Naszym zadaniem stoi przed nami jest zachowanie osiągnięć ubiegłych 75 lat, ale w formie, uwaga, bardziej zrównoważonej, utrzymywalnej, sustainable. W dziesięcioleciach po II wojnie światowej świat wykonał bezprecedensowe wysiłki w kierunku wykorzenienia ubóstwa, zredukowania śmiertelności dzieci, no nie wszystkich dzieci, bo dzieci nienarodzone są zabijane na masową skalę. Idziemy dalej. Wydłużenia oczekiwania dalszego trwania życia, czy oczekiwania życia, tak, dalszego trwania życia, expectancy i rozszerzenia umiejętności czytania i pisania. Właśnie to nie wiem po co to, pisanie i czytanie. Było potrzebne, kiedy rządy tworzące szkoły powszechne potrzebowały poddanych, umiejących przeczytać ulotkę propagandową i zarządzenie o tam, nie wiem, o tym, że teraz będzie głód. Załóżmy. Ale teraz, kiedy jest telewizja od kilkudziesięciu lat, poddani nie muszą czytać i pisać i czytać. Dostają rozkazy przez telewizor albo przez internet. Ciekawe, po co ta umiejętność czytania i pisania. No to wracamy do tekstu. Dzisiaj współpraca międzynarodowa i handel, które pchały naprzód powojenną poprawę sytuacji w tych i wielu innych, w tej i wiele innych środków postępu ludzkiego, muszą być utrzymane i bronione przeciwko ponownemu wracającemu sceptycyzmowi, czy rzeczywiście miały swoje zasługi. Ale jednocześnie świat musi pozostać skupiony na definiowaniu tematu ery przedpandemicznej, czyli czwartej rewolucji przemysłowej oraz cyfryzacji, digitalization, niezliczonych działalności gospodarczych. Najnowsze postępy technologiczne dały nam narzędzia, których potrzebujemy, żeby skonfrontować się z obecnym kryzysem. Tym jest to także przez szybki rozwój szczepionek. Zobaczmy, że to jest pierwsza, numer jeden wśród owoców postępu technologicznego. Szczepionki są najważniejsze. Nowych terapii znowu mamy medycynę, bo jesteśmy w okresie zarządzania ludzkością przez zdrowie, czy też przez chorobę. No i trzeci temat, okazuje się, znowu trzeci temat technologiczny, znowu ze zdrowiem związany, a więc to były szczepionki, nowe terapie i osobisty sprzęt ochronny. No te nasze maseczki, ale obawiam się, że jest mowa tutaj również o bardziej zaawansowanym technologicznie sprzęcie ochronnym, który nam będą wszczepiać na przykład w między kciuki palec wskazujący. Będziemy potrzebować nadal inwestycji w badania i rozwój, edukację, innowacje, ale jednocześnie też budować będziemy musieli ochronę przeciwko tym, którzy będą chcieli źle wykorzystywać, nadużywać technologii. Ale też inne szibolety, no to są te, szibolet to słowo, które oznacza, to jeszcze jest Stary Testament, Żydzi wpuszczali do Jerozolimy tylko tych, którzy umieli powiedzieć takie trudne żydowskie słowo, takie hasło
tajemne hasło. Więc także inne szybolety, tajemne hasła naszej globalnej gospodarki, naszego systemu globalnego gospodarczego będą wymagały reewaluacji z otwartym umysłem. Głównym jest tutaj szyboletem jest ideologia neoliberalna, bo uwaga, tytuł tego tekstu brzmi koniec, nie pamiętam, już nie zapisałem go sobie tutaj, nie skopiowałem, ale chodzi o zastąpienie czymś innym ideologii neoliberalnej. I tutaj jest od razu neoliberalna ideologia jest zdefiniowana w następnym zdaniu jako fundamentalizm wolnorynkowy. Fundamentalizm wolnorynkowy zerodował, zardzewiał, przepraszam, nie zardzewiał, tylko spowodował zanik praw pracowniczych i bezpieczeństwa ekonomicznego, wywołał wyścig deregulacyjny aż na samo dno i rujnujący wyścig podatkowy. No i dla mnie, jako dla wolnościowca, a także ekonomicznego, jest to sygnał, że nam tutaj jakiś komunizm szykują. My potrzebujemy deregulacji, mamy za dużo głupich, sprzecznych wewnętrznie praw. Piszą o tym dużo w różnych miejscach. Natomiast oni piszą, że tutaj nie trzeba się ścigać do deregulacji, ma być więcej regulacji. Komunizm. Dobra. A więc ten właśnie fundamentalizm neoliberalny spowodował ten wyścig, żeby było mniej praw, tak, deregulacja. Rujnujący wyścig podatkowy i spowodował, umożliwił wyłonienie się ogromnych, nowych, globalnych monopoli. To pisze człowiek, którego największy globalny monopol wystawił na widok publiczny. Tak? Klaus Schwab jest człowiekiem Rockefellerów, Rothschildów i całej tej Gatesów, całej reszty. Ale widocznie wielkie, globalne, nowe monopole mają być celem. To bardzo w ogóle ciekawe, że właściciele świata, czy większości świata, od dłuższego czasu pokazują ludzkości jako cel uderzenia właśnie nieco innego, tylko swoje własne, przynajmniej kontrolowane przez siebie w znacznej mierze, wielkie firmy. Cała ten ruch antykorporacyjny no jest przecież ruchem wymyślonym na bardzo wysokim szczeblu przez różnych kumpli tego Klausa Schwaba. Że jedni wymyślają ruch oburzonych i ruch Occupy Wall Street, a inni wymyślają, no trzeba kontrolować po prostu, trzeba tworzyć walczące ze sobą, skonfliktowane, przynajmniej pozornie, nurty społeczne, ażeby nad nimi panować i je kontrolować. Dobra, dobra, wracamy do tekstu Klausa Schwaba. Handel, opodatkowanie, przepraszam, reguły handlu, opodatkowania i konkurencji, które odzwierciedlają dziesięciolecia neoliberalnego wpływu, mają teraz być zrewidowane. Inaczej mówiąc, w innym wypadku wahadło ideologiczne, które już się rusza, może powrócić na dawne miejsce do pełnoskalowego protekcjonizmu i innych strategii gospodarczych leus-leus, czyli takich, które wszystkim przynoszą szkody. W szczególności będziemy potrzebowali nowego rozważenia, przemyślenia naszego zbiorowego oddania kapitalizmowi, tutaj cudzysłów, no, tak, jaki znaliśmy do tej pory. Oczywiście nie powinniśmy usuwać podstawowych mechanizmów wzrostu. Zawdzięczamy większość społecznego postępu z przeszłości przedsiębiorczości i zdolności do tworzenia bogactwa przez podejmowanie ryzyk i przeprowadzanie innowacyjnych, nowych modeli biznesowych. Potrzebujemy rynku do alokowania zasobów i produkcji dóbr i usług skutecznie, do skutecznego alokowania. Zwłaszcza
jeżeli dochodzi do konfrontowania, do, przepraszam, do naszego zderzenia z problemami takimi jak zmiana klimatu. Więc potrzebujemy rynków, ale uwaga, do tak ukształtowanych, żeby walczyć z tym, co my uznamy za problem, czyli za zmianą klimatu, a nie z tym, na przykład, że ktoś chciałby zarobić i mieć na swoje cele. Ale też musimy przemyśleć, co rozumiemy przez kapitał, w cudzysłowie. Uwaga, w jego różnych iterations. Dziura w głowie. Zarówno finansowych, jak i środowiskowych, społecznych czy ludzkich. Bardzo ważne zdanie, uwaga, będzie. Obecni konsumenci nie chcą więcej dóbr i lepszych dóbr i usług za racjonalną cenę, za rozsądną cenę. Uwaga, jego zdaniem konsumenci nie chcą dobrych, dużo i dobrych dóbr i usług za niezłą cenę, co było sensem kapitalizmu, tak jak go rzeczywiście do tej pory znaliśmy. Pisze dalej, raczej oczekują w coraz większym stopniu, żeby spółki przyczyniały się do dobrobytu społecznego, WOFO, i do wspólnego dobra. No, oczywiście wspólne dobro wyznaczy nam jakiś Rockefeller po cichu, a Schwab nam to ogłosi. Albo nie Schwab, może właśnie ogłosi to ktoś wyznaczony przez Rockefellerów i innych oligarchów do roli tego społecznego działacza, jakiś Bergoglio społeczny, albo jakiś inny wielki społecznik światowy. Zobaczymy. Czytam dalej. I zachodzi zatem zarówno fundamentalna potrzeba, jak i narastająca, szerzące się popyt na nowy rodzaj kapitalizmu też, w cudzysłowie. A żeby przemyśleć na nowo kapitalizm, musimy przemyśleć rolę korporacji. Jako wczesny reprezentant neoliberalizmu, noblista, ekonomista Milton Friedman, no, znany wszystkim wolnościowcom, wolnorynkowcom oczywiście, zwłaszcza, uważał i cytował przy tym byłego, dawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Calvina Coolidge'a, że uwaga, tu zdanie po angielsku, the business of business is business. Biznesem biznesu jest biznes, tak? Znaczy, że zadaniem prowadzenia biznesu jest zrobienie biznesu. Ale kiedy Friedman był pionierem doktryny pierwszeństwa akcjonariusza czy udziałowca, tutaj znowu będzie mój, przepraszam, dygresja konieczna, shareholder primacy, to jest, czy spółka ma działać tak, żeby przynosiła wartość dodaną właścicielom, czyli shareholder value. Można to z różnych pozycji krytykować, no ale nie zmienia to faktu, bo te spółki są po prostu bandyckie w tej chwili, w znacznej mierze te korporacje są bandyckie, bo to są korporacje Rockefeller. Ale nie zmienia to faktu, że jednak sensem biznesu jest to, żeby przynosił zysk właścicielowi. I nikt tego w normalnym świecie nie kwestionował. Dopiero rozmaici komuniści, którzy się rozplenili w XX wieku zwłaszcza. Tak? To są następcy komunistów. Milton Friedman, kiedy właśnie to tam głosił, to pierwszeństwo właściciela, cytuję, znowu teraz słaba, nie uważał, żeby spółka giełdowa miała być nie tylko jednostką komercyjną, ale również organizmem społecznym. Kryzys covidowy wykazał, że spółki, które inwestowały we wzmocnienie swojej długoterminowej żywotności, tutaj też trzeba oczywiście cały czas pod tymi terminami doszukiwać się ukrytego klucza. No a teraz nie będę tego robił, bo to każde słowo trzeba było przetłumaczyć. Ale te spółki, które umacniały swoją tę żywotność długoterminową, były lepiej wyposażone do sprostania sztormowi. W rzeczywistości pandemia
przyspieszyła przesunięcie ku modelowi interesariuszowskiemu, stakeholder model kapitalizmu korporacyjnego, idąc za ujęciem tego konceptu w ubiegłym roku przez amerykański okrągły stół biznesu. Tutaj jest odwołanie do tego tekstu z ubiegłego roku. Czytam dalej. Ażeby zadziałał, tak, posklejał się bardziej społecznie i środowiskowo świadomy biznes, te praktyki biznesowe, żeby się zadziałały, spółki potrzebują jaśniejszych wskazówek. W tym celu Światowe Forum Ekonomiczne, a jego Rada, Międzynarodowa Rada Biznesu opracowała zestaw Stakeholder Capitalism Metrics. To jest dokument chyba ze stycznia tego roku, a nie będę go tutaj teraz cytował, ażeby biznesy mogły na tej samej podstawie oceniać wartość i ryzyka. Kryzys covidowy pokazał nam coś, mianowicie, że rządy, firmy i grupy społeczeństwa cywilnego, społeczeństwa obywatelskiego, no wiemy, że to naprawdę nie istnieje, bo społeczeństwo obywatelskie to są grupy tworzone za pieniądze albo rządowe, albo za pieniądze wielkiego biznesu. Dopiero my tworzymy społeczeństwo obywatelskie teraz w opozycji do tego całego terrorystycznego towarzystwa. A więc te rządy, biznesy i grupy społeczeństwa obywatelskiego, czytam Schwaba, działając samodzielnie, nie mogą sprostać wyzwaniom globalnym wyzwaniom systemowym. Potrzebujemy zatem przebić się przez silosy, które rozdzielają te dziedziny, te obszary i zacząć budować instytucjonalne platformy współpracy publiczno-prywatnej. Instytucjonalne platformy, uwaga, uwaga, znowu. Czyli coś, co ma być ponad państwami, biznesami i tymi grupami społeczeństwa obywatelskiego. To ma być jakaś nowa struktura między ponadnarodowa, ponadpaństwowa, ponadgospodarcza. Coś oni tam kombinują. Co jest równie ważne, młodsze pokolenia muszą być wciągnięte do tego procesu, ponieważ dotyczy bezpośrednio ich długoterminowej przyszłości. Na koniec musimy rozwinąć wysiłki, ażeby uznać rozmaitość, różnorodność backgroundów, opinii, wartości pomiędzy obywatelami na wszystkich szczeblach. Każdy z nas ma swoje indywidualne tożsamości, ale należymy do lokalnych, zawodowych, narodowych, a nawet globalnych wspólnot, które mają swoje wspólne zainteresowania i przeplatające się losy. Wielki Reset powinien starać się udzielić głosu tym, którzy byli zostawieni na boku, to sięgali do peryferii też Bergolia, ich człowieka. To wychodzenie na peryferię, to udzielanie głosu tym, którzy nie mieli głosu, tak? Komu? To przypomina mi oczywiście całą tę, to akurat rzeczywiście masońską tradycję, obecną w literaturze, w myśleniu, myśli społecznej, która zachwyca się tymi właśnie z peryferii, czyli rzezimieszkami, różnymi tam prostytutkami, takimi tam jakimiś różnymi, tak? No to jest właśnie to. Dobra. Chodzi o to, tak, udzielić im głosu trzeba właśnie tym mieszkom, żeby każdy, kto chce współkształtować przyszłość, mógł współkształtować. Znowu ważne zdanie tutaj wypuściłem. Reset, którego potrzebujemy, nie jest rewolucją albo przejściem do jakiejś nowej ideologii.
powinien być raczej widziany jako pragmatyczny krok ku bardziej resilient, no odpornej, tłumaczę zwykle, ale to takiej trwałej, niekruchej, odpornemu, spójnemu i utrzymywalnemu sustainable światu. Niektóre z filarów systemu globalnego wymagały zastąpienia, czyli usunięcia. A inne, ciekawe jakie? Może rzeczywiście są jakieś plany na przykład usunięcia dotychczasowych państw. Ciekawe. A inne mają być naprawione lub umocnione. A żeby osiągnąć wspólny postęp, pomyślność i zdrowie, nie potrzebujemy niczego więcej, ani niczego mniej. Ani niczego mniej, czyli nie wolno nam się cofnąć w tej drodze ku niezbyt określonym, instytucjonalnym, nowym formom, które mają uderzyć w dotychczasową wolność gospodarczą, odrębność państw i takie różne rzeczy, do których żeśmy się jako tako przyzwyczaili. To tyle na dziś, bo 26 minut to jest bardzo długo. To jest mój najdłuższy filmik. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa wytrwał do końca. Polecam jednak szerowanie tego mimo wszystko i polecam się na przyszłość, bo pewnie znowu ktoś mi coś podeśle i nie będę się mógł powstrzymać przed opowiedzeniem o tym przed tą kamerką. Dziękuję bardzo.